Mariusz Kotowski, kłaniam się nisko i zachęcam do spędzenia kilkunastu minut w doborowym towarzystwie. Dzisiaj w programie relacja z Dnia Świra w ogrodach Hortulus. Podsumujemy też sezon letni i na koniec nowy Peugeot 408. Zapraszam gorąco. W niedzielę 27 sierpnia w ogrodach Hortulus Spektabilis w Dobrzycy odbył się Dzień Świra, czyli maskarada w labiryncie. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy goście w przebraniach mogą zwiedzać ogrody bezpłatnie. Zasada jest jedna, przebranie musi być kompletne. Niektórzy przybyli w starannie przygotowanych kostiumach, inni po to, by zobaczyć, jak przebrali się uczestnicy, a jak zawsze było na co popatrzeć. Trzeba się to czasami troszeczkę rozerwać, więc... Który raz na tym Dniu Świra jesteście już? Pierwszy raz. I no, chyba będziemy powtarzali. Tylko teraz trzeba jakiś nowy strój wymyślić na kolejną edycję. W historii słaby jestem. Który to wiek? Co to za rycerz? No gdzieś średniowieczny będzie rycerz. A skąd pomysł na taką stylizację? Spontanicznie, zupełnie czysty spontanicznie. Internet, stroje przeglądamy, wpadło w oko. Rozumiem, że żona uszyła. Tak, powiedzmy, że żona uszyła nocą. Sądząc po stroju, będziecie grabić i łupić. Tak, po to tu przyjechaliśmy. Pobawić się. Fajna zabawa, ładna pogoda. Zapraszamy wszystkich. Nie sposób zapytać, skąd akurat taki pomysł na taki wygląd. Inspiracje wzięte z klubu morsów, Viking. Także to jest nasz też strój taki do morsowania. Trochę pomieszaliście style, no bo i szeryf, i Indianie. Nie no, kowboj w towarzystwie Indianek, bo my jesteśmy takie skło, nie? Ja jestem matka Indian, Indianek młodych, a on nas chroni. Skąd pomysł na taki strój? No tutaj znajoma. Z naszej szafy, ponieważ mamy dużą szafę i tu... Takie rzeczy trzymacie w szafie sobie? Na co dzień tak chodzicie? Zdarza nam się. Mamy często takie bale przebierańców, więc szafa jest dość pojemna i był największy wybór akurat Indian. Drugi raz na takim święcie, bardzo podoba nam się. Jesteśmy z Ukrainy, mieszkamy tu już rok i pół. To pełna konsekwencja, cała rodzina tak samo ubrana. Tak. Mamy taki nastrój, taki piracki. No, z tego mamy takie kostiumy, z tego powodu. Mam takie stroje. O stylizację chciałem zapytać. Skąd taki pomysł? Mam taki pomysł z szafy. Z szafy i z wspomnień z czasów dzieciństwa bajecznych, czyli może ja powiem o... Przepraszam, tu jest wróżka kwiatowa. Dzwoni, atrybut jest? Jest. To niby różdżka, róża zaczarowana. Podobają wam się ogrody Hortulus? A który raz na takiej imprezie? A skąd się o tym dowiedzieliście? No i bardzo dziękuję za rozmowę. W branży motoryzacyjnej nie ma miejsca na zastój. To bardzo dynamiczna gałąź przemysłu. Jednym z najnowszych koncernów jest Stellantis i sieć dealerska w Europie, którą u nas reprezentuje Grupa Mojsiuk. Koncern Stellantis jest to nowy twór powstały w 2021 roku. Jest to francusko-włosko-amerykański koncern motoryzacyjny, który skupił w ramach swojej oferty 14 marek motoryzacyjnych. Jest to cała filozofia dostosowana do nowego rynku sprzedaży. Koncepcja jest taka, żeby w jednej lokalizacji w ramach jednej grupy dealerskiej czy jednego dealera były dostępna oferta co najmniej 4 marek motoryzacyjnych z koncernu. Najczęściej jest to Peugeot, Citroen, rdzennie pochodzący z koncernu PSA i Fiat włoski i niemiecki Opel. A czy to PSA wchłonęło inne marki, czy PSA został wchłonięty, czy to zwykła fuzja powstała? Jest to zwykła fuzja skupiona wokół inwestorów, którzy rozpoczęli ten proces. Zamknęło się to finalnie w taki sposób, że powstał właśnie koncern Stellantis skupiający 14 marek rdzennie pochodzących właśnie ze Stanów Zjednoczonych, z Włoch i z Francji. No właśnie, ta sama nazwa pochodzi z łaciny stellare, co oznacza lśniąca gwiazda. Tych gwiazd jest tam naprawdę
sporo, no bo te, które od PSA, czyli Citroen, Peugeot, Opel, Fiat też. Tak, to jest... Ale jeszcze inne marki. Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati również, Opel, Peugeot, Ram i produkowany w Anglii Vauxhall. Odpowiednik Opla. Te auta są nieco zunifikowane, ale też jednocześnie bardzo różne. Czy to z punktu widzenia klienta naprawy jest to ułatwienie? Może te części jakoś są kompatybilne? Części, silniki są na pewno identyczne, wiele elementów w poszczególnych markach jest również tożsamych, więc na pewno ułatwia to proces naprawy, jak również dostępność części zamiennych. Pamiętamy tutaj całkiem nieodległy okres pandemii, kiedy te łańcuchy dostaw były przerwane i był faktycznie z tym problem. Dzięki temu koncern jest w stanie zapewnić lepszą dostępność części zamiennych i na pewno lepszą obsługę klienta. Co ciekawe, niewielu jest takich dealerów w Polsce, który skupia aż cztery marki z koncernu Stellantis. Tak, w obrębie grupy Mojsiuk, w firmie Mojsiuk Motor dokładnie, skupiamy cztery marki Stellantisa. Jest to w Starych Bielicach koło Koszalina, czyli jest to Fiat, Opel, Peugeot i Citroen. I jesteśmy w stanie obsłużyć każdą z tych marek pod względem dostawy samochodów, każdego klienta tej marki pod względem dostawy samochodów, jak również serwisu. No właśnie, a propos dostępności, no nie tak dawno jeszcze były ogromne kolejki oczekiwania na samochody, te łańcuchy dostaw były zaburzone, to wojna, to COVID. Jak to teraz wygląda w grupie MOIŚ? Tak, obecnie importer umożliwił nam zamawianie samochodów w poszczególnych markach w zasadzie w sposób płynny. Sytuacja rynkowa też się zmieniła. Jeżeli chodzi o zerwane łańcuchy dostaw w okresie pandemii, z tym problemem również koncern sobie radzi, więc obecnie sytuacja jest taka, że większość modeli, które są w ofercie poszczególnych marek, dostępna jest praktycznie od ręki, zarówno jeżeli chodzi o samochody osobowe, jak i dostawcze, które są dostępne w obrębie każdej z marek. Skoro już wspomnieliśmy o nowych markach w grupie Mojsiuk, zajrzyjmy do Opla. Wielu miłośników marki Opel poszukuje tych samochodów w dalszym ciągu w Koszalinie. Marka zmieniła lokalizację. Obecnie salon Opla znajduje się w Starych Bielicach w Koszalinie, gdzie dostępna jest pełna gama pojazdów, zarówno z silnikiem elektrycznym, jak i spalinowym. Oczywiście mamy pełną ofertę finansowania, jeżeli chodzi o finalizację zakupów samochodów Opel, jak również jest dostępny nasz serwis. Mamy również bardzo dobrą kawę. Serwis także dostępny dla klientów, którzy kupili auto u innego dealera. Oczywiście tak, jest to serwis w ramach sieci Opla w całej Polsce, więc bez znaczenia, gdzie samochód został zakupiony, na pewno doskonale zostanie obsłużony i naprawiony w Starych Bielicach pod Koszalinem. Mówiliście też o tych dostawach, że nie czeka się, jak to u Opla jest? Bardzo dużo modeli obecnie jest dostępnych praktycznie od ręki, więc możemy złożyć taką ofertę i dostarczyć te samochody, nawet jeżeli będziemy musieli ich poszukać u innych dealerów w Polsce lub zamówić je do produkcji. Bardzo szybko są wszystkie modele dostępne u nas w salonie. Wrzesień jest doskonałym czasem na urlop z kilku powodów. Z jednej strony to okazja do przedłużenia lata i wygrzania się w słońcu przed chłodniejszymi miesiącami. Z drugiej okres po szczycie sezonu, gdy ceny imprez turystycznych są często niższe i łatwiej o znalezienie ciekawej oferty. Sezon wakacyjny dla niektórych jeszcze trwa, ale gdyby ten wysoki czerwiec, lipiec, sierpień podsumować, jaki on był? No był bardzo dobry. Klienci wrócili do podróżowania, wszyscy byli chyba spragnieni po okresie pandemii, także naprawdę mogę go określić jako bardzo dobry. Inflacja nie przestraszyła? Nie, jednak pogoda u nas też nas nie rozpieszczała i klienci woleli wyjechać za granicę. Zresztą te rezerwacje były dokonane dużo wcześniej, tak? Także oferta First Minute pozwoliła na zaplanowanie wakacji i nie martwienie się o inflację. Wrzesień
przełom września, października to dobry czas jeszcze na urlop, na wakacje? Tak, oczywiście. Basen Morza Śródziemnego jak najbardziej funkcjonuje do końca praktycznie września, połowa października. Natomiast dla osób, które chciałyby jeszcze wyższej temperatury, no mamy kierunki egzotyczne, które latają właśnie już we wrześniu, październiku. Także taki Madagaskar czy Zanzibar, no, daje gwarancję naprawdę bardzo fajnej pogody. O to lato, jeśli chodzi o jakiś ewidentny hit, przebój, kierunek ulubiony? No niestety jest ciężko odkryć coś nowego. Na pewno rodziny z dziećmi to oczywiście Turcja, rodziny z dziećmi to również Grecja. Natomiast wprowadziliśmy bardzo dużo kierunków dalszych, które nie mają racji bytu, że tak powiem, czarterem w sezonie wakacyjnym. Także wykorzystujemy samoloty rejsowe, nasze kontrakty hotelowe, no i wtedy możemy się wybrać dalej. Jeszcze piasek do końca wyczerpany z odzieży, a już oferty są na lato przyszłego roku. Czy te ceny utrzymają się? Wszyscy klienci, którzy rezerwują w tej chwili, faktycznie mamy już sprzedaży lato 2024, mają gwarancję niezmienności ceny. Na przykładzie poprzedniego roku mogę stwierdzić, że naprawdę wszyscy, którzy wyjeżdżali w okresie wakacyjnym, zyskali na tym, ponieważ oferta była już bardzo przebrana i ceny były bardzo wysokie w tym roku. Człowiek ma naturalną tendencję do szufladkowania, dzięki temu łatwiej mu porównywać. Ale są też ludzie, którzy uwielbiają łamać konwenanse i stereotypy. I tą właśnie drogę wybrali twórcy nowego Peugeot 408. Auta, które bardzo trudno zaklasyfikować do konkretnego segmentu, jest klasą sam dla siebie. Peugeot 408 to stylistyczny popis francuskich projektantów. Po raz kolejny przełamali schematy i stworzyli zupełnie nowy gatunek samochodu. 408 naprawdę efektownie się prezentuje, do tego w tym niejednorodnym kolorze turkusowo-zielono-niebieskim, wręcz obłędnie. Peugeot 408 ma 4,70 m długości, 1,79 m rozstawu osi. To wartości, które wyrastają ponad klasę kompaktową i śmiało zbliżają się do segmentu D. Do tego mamy duże koła o średnicy 20 cali, które nadają całości potężnego wyglądu. Bardzo szeroki i misternie wyrzeźbiony przedni grill, który idealnie współgra ze smukłymi kloszami lamp. Swego rodzaju ramo są niezwykle charakterystyczne lampy LED kły lwa. Również z tyłu nie da się pomylić tego auta z inną marką. Trzy pasy LED po obu stronach korespondują z najnowszym stylem Peugeot. Tył przyciąga wzrok zamontowanymi na linii dachu kocimi uszami. To trójkątne elementy aerodynamiczne, które podczas jazdy mają kierować strumień powietrza na znajdujący się poniżej spoiler klapy bagażnika i zapewniać w ten sposób lepszy docisk. Nie zabrakło też smaczków, wyraźne przetłoczenia maski nadają autu dynamiki. Nadwozie mocno wystylizowano również w okolicy przednich świateł, nie bojąc się przy tym wręcz rzeźbiarskiego kształtowania błotników. Z boku uwagę zwracają wspomniane wielkie koła oraz plastikowe nakładki chroniące karoserię nad kołami i na progach. Powoli opadająca linia dachu z tyłu oraz wąskie światła nie tylko nadają charakteru, ale poprawiają też współczynnik oporu powietrza, który dla tego modelu wynosi tylko 0,28. Peugeot połączył ostre kąty z zaokrąglonymi przejściami i spróbował nawet powielić te struktury na felgach, gdzie mamy liczne proste linie wpisane w okrąg. Z profilu widać, że 408 jest naprawdę całkiem sporym samochodem, który powinien pozwolić na bardzo komfortowe podróżowanie. Bagażnik ma pojemność od 536 litrów. W szeroko pojętym segmencie C to znakomity wynik. Nawet w wersji hybrydowej, gdzie trochę przestrzeni zabiera akumulator, ma 471, więc zmieści się naprawdę wszystko. W kabinie 408 wsiada się trochę jak do SUV-a, ale pozycja za kierownicą jest osadzona niżej niż w typowych autach tego segmentu. Przednie fotele z certyfikatem AGR są wygodne, do tego łatwo ustawić wygodną pozycję za kierownicą. Jeśli ktoś zapoznał się z nowym wnętrzem modelu 308, w Peugeot 408 nie dozna szoku. Głównym bohaterem jest oczywiście iCockpit, czyli ulepszany i unowocześniany od wielu lat układ zegary-kierownica. Peugeot już od wielu lat stosuje to nietypowe rozwiązanie we wnętrzu, to jest wyniesione do góry zegary i niewielka umieszczona nisko kierownica. Wciąż to robi wrażenie. Tu kierownica ma nieco zmieniony kształt, jest jeszcze bardziej poręczna i opcjonalnie może być podgrzewana.
Caravana. Tuż nad kierownicą jest nowy cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 10 cali. W odmianie GT ekran posiada efekt 3D. Niewiele on zmienia pod względem ergonomii, ale robi ogromne wrażenie. Oczywiście cyfrowy zestaw wskaźników można w pełni dostosować i spersonalizować. Ma również kilka trybów wyświetlania. W konsoli środkowej umieszczono również 10-calowy ekran dotykowy do sterowania funkcjami samochodu i multimediów. Poniżej znajdują się iToggles. Chodzi o rząd wyświetlanych na kolejnym dotykowym ekranie klawiszy do konkretnych funkcji. Przyciski można programować, więc każdy kierowca może uzyskać skrót do tych funkcji, których używa najczęściej. Wszystko to wygląda nowocześnie, dzięki szybko działającemu systemowi funkcjonuje sprawnie. Kierowcy i pasażera oddziela wysoki tunel z wbudowanym selektorem skrzyni biegów, przełącznikiem trybów jazdy, dwoma miejscami na napoje, schowkami, gniazdami ładowania i półką z funkcją indukcyjnego ładowania smartfonu. Przestrzeni z tyłu nie powinno zabraknąć nawet wysokim pasażerom. Dzięki dużemu rozstawowi osi wynoszącemu 2,79 m udało się wygospodarować sporo miejsca na kolana. Nowy silnik o pojemności 1600 cm3 i mocy 180 koni współpracuje tu z motorem elektrycznym o mocy 110 koni oraz 8-biegową automatyczną skrzynią. Sumaryczna moc układu to 225 koni i 360 Nm momentu obrotowego. Zapewnia to bardzo dobre osiągi. Do setki auto rozpędza się w 7,8 sekundy i pojedzie maksymalnie 233 km na godzinę. Całość pracuje bez zastrzeżeń, kierowca nie ma co narzekać na brak płynności czy dynamiki. Do programu otrzymaliśmy wersję hybrydową typu plug-in. Akumulator litowo-jonowy o pojemności 12,4 kWh zapewnia do 60 km bezemisyjnej jazdy. Z silnika elektrycznego można korzystać podczas jazdy z prędkością do 135 km na godzinę. Ładowanie akumulatora w zależności od rodzaju gniazda zajmuje od 1,5 godziny z wallboxa do 7 godzin z gniazdka domowego. Zawieszenie Peugeot 408 jest udanym kompromisem pomiędzy sprawnością na łukach i tłumieniem nierówności. Auto nie ma tendencji do przechylania się na zakrętach i bez nadmiernego drażnienia ciała kierowcy radzi sobie z nierównościami. Peugeot 408 porusza się bardzo sprawnie. To zasługa momentu obrotowego wartości 360 Nm, który jest dostępny, gdy tylko auto ruszy z miejsca. Za pośrednictwem 8-stopniowej przekładni automatycznej trafia ono do kół przedniej osi i sprawia, że 408 to bardzo zwinny pojazd. Chętnie nabiera prędkości i równie chętnie skręca. Układ kierowniczy jest precyzyjny i daje kierowcy pewność, której potrzebuje. Skrzynia biegów również zachowuje się mądrze i nie myli się. Zmiany pomiędzy napędem benzynowym a elektrycznym są bardzo płynne i bez zauważalnych szarpnięć. Mimo sporej masy, 1700 kg hybrydowy Peugeot 408 jest zwinny i szybki w prowadzeniu. Miłym zaskoczeniem jest cisza na pokładzie, która dotyczy zarówno trybu elektrycznego, jak i benzynowego. To głównie zasługa podwójnych szyb. Do tego dochodzi przyjemne prowadzenie, komfortowe wielobahaczowe zawieszenie tylnej osi oznacza solidne prowadzenie zarówno na gładkim, jak i zniszczonym asfalcie. Nie ma żadnych wstrząsów, kół, podskakiwania czy kołysania. Podwozie jest też dobrze wytłumione. Peugeot 408 jest naszpikowany nowoczesną techniką. Jazda w trasie pozwala wykorzystać długą listę systemów wspomagających kierowcę. Na pokładzie Peugeot 408 znajdziemy 6 kamer, 9 radarów oraz szereg systemów zapewniających bezpieczeństwo. Aktywne wspomaganie hamowania, układ rozpoznawania znaków drogowych, asystenta nagłego hamowania, monitorowanie martwego pola czy wspomniany system kamer. Do wyposażenia dołączył też system noktowizyjny umożliwiający wykrywanie w nocy lub przy ograniczonej widoczności obecności pieszych i zwierząt przed pojazdem. Nowy Peugeot 408 to niezwykle interesujący samochód, nieco ekscentryczny, ale w pełni funkcjonalny, bezpieczny, komfortowy. Dostępny jest w wersji benzynowej jako hybryda typu plug-in, a niebawem pojawi się wersja całkowicie elektryczna. To wszystko w tym programie. Widzimy się ponownie za 2 tygodnie. Szerokiej, bezpiecznej drogi. Do zobaczenia.